Nie spodziewałem się, że on tu przyjdzie. Czy on to rozwali? No nie. To nie jest Hagiwagi. W dzisiejszym fascynującym odcinku w końcu zagramy w Poppy Playtime Chapter 2. Ale zanim zaczniemy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili 20 tysięcy łapek w górę. I jeżeli uda wam się tego dokonać, to od razu wstawiam kolejny odcinek. A w komentarzu napiszcie hashtag Chapter 2, aby wybić nasz film do granic możliwości i aby trafił on na pierwsze miejsce na karcie na czasie w kategorii gry. A jeżeli jeszcze nie kliknąłeś przycisku subskrybuj, to zrób to teraz, a Mami Longlegs na pewno nie przyjdzie po ciebie w nocy. Ale to nie wszystko, ponieważ teraz najważniejsze część, tak więc słuchajcie uważnie. Razem z Przemkiem Best Games organizujemy dla was konkurs na 20 kluczy do Poppy Playtime. Oczywiście łącznie z chapterem drugim. I aby wziąć udział, wystarczy wykonać kilka prostych zadań. Takich jak odwiedzić nasze kanały na YouTube i zaobserwować nasze Instagramy. Obowiązkowo kliknijcie w link do konkursu, który znajduje się w opisie i sprawdźcie, czy uda wam się wygrać klucz do Poppy Playtime. Zwycięzców może być aż 20, tak więc szanse na wygraną są całkiem spore. Pamiętajcie, że konkurs trwa do 12 maja, a zapraszając znajomych otrzymujecie dodatkowe punkty, które zwiększają waszą szansę na wygraną. Tak więc razem z Przemkiem gorąco zapraszamy do wzięcia udziału, a teraz wracamy do gry. W poprzednim odcinku udało nam się ukończyć musical Memory, czyli oczywiście tutaj zagadki na zapamiętywanie Banzobaniego. Natomiast dzisiaj pójdziemy sobie do Wagawagi, czyli będziemy oczywiście tutaj uderzać Hagich Wagich, czyli będziemy po prostu grać takie krety, nie wiem czy kojarzycie taką grę. Póki co troszeczkę mi cofnęło save'a i już się wyspałem, 5 godzin spałem, drodzy widzowie. Więc... tak, to już słyszeliśmy. Wyspałem się, widzowie, i teraz możemy ruszyć pełną parą. Podobno w grze było miejsce, którego nie dało się przejść. Wszyscy mieli zbagowane, nie dało się przejść, ale przez noc wyszedł patch 96 MB i teraz już w tym miejscu nowym będzie się dało, że tak powiem, po prostu no je ukończyć. A ja oczywiście mam jeszcze lekką chrypkę, dlatego będą tutaj jakieś cięcia co jakiś czas. I mamy Wagawagi, tutaj sobie pójdziemy. Mam nadzieję, że chrypa nie będzie mi jakoś specjalnie męczyła, ale wiecie, czasem z rana się coś takiego zdarza. Mamy tutaj najróżniejsze. Ciekawe, czy będzie kissimissi, ej, ciekawe, widzowie, dobra. Co tu jest, ej, okej. Okej, dobra. Mam wrażenie, że tutaj coś się wydarzy, coś takiego bardzo nieoczekiwanego. Grab pack storage. O, czyli to jest jakby magazyn grab packów. Ciekawe, że coś takiego tutaj dodali. Mam jakąś szafeczkę z gaśnicą, ale dobra, to nas nie interesuje. Nas interesuje to, co się wydarzy tutaj. Jest, to jest tego, z trailera, okej. Podoba mi się to. Mamy telewizor, ale z tego, co widzę, to... O Jezu, to będzie ciekawa gra, dobra. Mamy grę, dobra. O Jezu, po prostu się jestem podekscytowany, widzowie. Wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę. I oczywiście wbijajcie na konkurs, link w opisie. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. O! Czas reakcji sprawdzają nas. Grab pack will be provided to you for this test. Aha. Around you are 18 sizable holes. Okej, okay. 18. Okej, łatwe, no jakby no każdy wie, jak się gra w takie kreciki, co trzeba je młotkiem uderzać. Proste, robimy pyk i robimy pyk. Myślę, że czas reakcji tu będę miał duży. Chociaż niestety ustawień gry po tym patchu dalej się nie da zmienić, widzowie, więc to jest mega problem. Ale no cóż, no nic nie poradzimy na to. Na pewno... so they could be pulled back when they got too close to the children. Okej. Czyli będą jumpscare od Hagi Wagi. Dobra, musimy sprawdzić jumpscare obowiązkowo. Więc widzowie, nie da się niestety opcji zmienić, ale na pewno na moim drugim kanale Admiros Plus będę ogrywał jeszcze raz tutaj oczywiście Poppy Playtime Chapter 2, więc zapraszam, możecie sobie zasubować. Tam wbijamy prawie 100 tysięcy subskrypcji, więc myślę, że warto, ponieważ właśnie będziemy ogrywali tutaj Chapter 2 i już on będzie pewnie po patchach i będzie się dało. O, Hagi Wagi! Siemanko! Uf, dobra, tu jest kolejny, mamy czerwonego jakiegoś chyba, albo to był czarny Hagi Wagi. Słyszę tutaj kolejnego. O kurde, jak nie zareaguje wystarczająco szybko, to będzie po nas, tak więc trzeba będzie uważać. Więc jak mówię, po wszystkich patchach, jak już będzie się dało opcję zmieniać albo coś naprawią, to na pewno na moim drugim kanale pojawi się seria też z Poppy Playtime Chapteru 2, ale już na takich fajnych ustawieniach, gdzie będziemy sobie troszeczkę rozkminiać, że tak powiem, fabułę i tak dalej. Weźmy sobie jakiegoś Hagiego Wagiego, bo to jest jakby bardzo proste, co nie? Uderzamy i nic się nie dzieje. To był zielony, ej, to był chyba toksyczny Hagi Wagi. Jestem ciekaw, co się faktycznie wydarzy, jak Hagi Wagi nas dorwie. Czy zmienili jego jumpscare'a, czy będzie taki sam? Więc dobra, weźmy sobie tak, nie chcę niebieskiego, zielony zdecydowanie myślę, że będzie spoko. A!
Okej, okay, to było całkiem szybkie i powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego totalnie. I jego jumpscare, jak widać, to nie jest prawdziwy Hagiwagi, tylko to są jakby... No nawet tu był napisany prototyp, więc można sądzić, że to były po prostu prototypy Hagiwagi. A przynajmniej tak to wygląda, więc prawdopodobnie ich jumpscary są słabsze i tyle. Runda druga, zobaczymy jak mi teraz pójdzie. Za pierwszym razem, jak widzicie, dostaliśmy jumpscara, plus miałem chrypkę, więc musiałem, że tak powiem, coś sobie odczekać. Idzie, dobra, mam pierwszego. Trzeba uważać, będę trafiał teraz wszystkie. Nie ma już litości dla żadnego Hagiego. Musimy wygrać tę grę. Prawdopodobnie to nie będzie koniec, bo coś musi się wydarzyć. Nie może być aż tak łatwo, że po prostu wykonamy tutaj, że tak powiem, to zadanie i dostaniemy drugi kodzik, drugą część kodu do pociągu, który będziemy mogli odjechać. Aż takie łatwe to nie będzie. Słyszę Hagich, ale ich nie widzę. To mnie bardzo martwi. Tu gdzieś idzie. Gdzie? No przecież nie ma ich, nie ma żadnego. Tu wygląda. Tu wygląda, okej, dobra, dobra. Tutaj. Można w sumie po dźwięku słuchać, bo ten dźwięk leci właśnie z miejsc, z których wychodzi Hagi, więc idealnie. Dobra. Teraz ze wszystkich stron, to jest chyba jakiś żart. Nie może tak być, nie może być aż tylu Hagich. Dobra, łaka Hagi, no niezła gierka, powiem szczerze. Całkiem fajnie to wymyślili. Żółtego właśnie tutaj skasowałem, dobra, czerwony albo brązowy, coś na tej zasadzie. Okej, słyszę kolejnych, ten się tutaj wychyla. Nie ma tutaj Hagiwagi, nie ma tak lekko. Nie możesz tutaj w żaden sposób mnie dorwać. Pyk. Oczywiście wy widzowie, mam nadzieję, że obejrzeliście poprzednie odcinki i mam nadzieję, że zostawiliście duży łapek w górę. No bo ja tutaj się staram, poświęcam się dla was, żebyście mieli odcineczki, więc liczę na to, że tych łap w górę będzie naprawdę dużo i lecimy. Trzy filmy na karcie na czasie. To by było całkiem zabawne, ale kto wie, może się uda, tak? Więc zostawcie łapy w górę, obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki i myślę, że będzie spoko. Póki co, to chyba wydaje mi się, że kończymy. Dobra, dobrze, że mamy dwie łapki. Jak nie będę używał dwóch łapek, to może być naprawdę ciężko. Jest kolejny. Tu się wychyla. Okej, było blisko. Powiem wam szczerze, że było blisko. One warczą. Udało mi się. Okej. Z tego, co słyszałem, to one warczą, kiedy już prawie chcą na nas skoczyć, więc... Mamusia jest z ciebie dumna. Dzięki! Hint? Dziękuję, mamy... dostaliśmy... Wiecie, jakby wszystko jest spoko, ale nie mogę rozkminić, czy mamy Long Legs z dobrą postacią, czy złą. To okno ruszyło się. Właśnie to okno się rusza. Okej, okay, dobra, czyli mamusia jest z nas bardzo szczęśliwa, że... Znaczy nie jest szczęśliwa chyba z tego, że nie zostaniemy w fabryce na zawsze, aby się bawić po okres czasów. Dlatego chce nas tutaj zatrzymać. Ale jak mówię, nie mogę rozkminić... Ej, to bardzo ładnie miejsce wygląda. Nie mogę rozkminić, czy Mami Longlegs jest dobrą postacią, czy złą. Bo mam wrażenie, że niby jest miła, ale jednak nie jest dobra. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Wasze zdanie też się liczy. Jak już przejdę całą grę, to będę czytał komentarze dopiero. Wczoraj coś tam przeczytałem, ale bardzo mało, ponieważ... O, okej, da się tam wejść. Przeczytałem bardzo mało, ponieważ wiem, że byłyby spoilery jakieś, więc jakby staram się teraz nie czytać, ale jak już przejdę całą grę, to na pewno przeczytam komentarze, poprzypinam serduszka i myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, chyba musimy jednak wejść trochę wyżej i się tego złapać. To będzie ciekawe. Uwaga! Uwaga, może teraz? Nie da się. Dobra, musimy jeszcze wyżej wejść. To nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. O, mamy to. Wow, wow! Ale mnie wystrzeliło. Siemka. To jest ten kotek. Zapomniałem, jak się nazywa. Candy Cat. Candy Cat. Już pamiętam, widzowie. Feed me more. Więcej cukierków. Nigdy... Już nie będę jadł więcej cukierków. Mój brzuszek jest pełny. W takim bardzo wolnym tłumaczeniu. Okej. Okay. High voltage, tu nie możemy nic zrobić. O! To miejsce wygląda ciekawie. Siema. Coś tu będzie, ciekawe. Dobra, idźmy dalej. Okej. Okay. Dotarliśmy jakby prawie do pociągu. Tu coś będziemy musieli. Card corridors. Okej, okay, czyli jakiś wózeczek.
Tak, właśnie z wózeczkiem i troszkę Chucken zaspoilerował. Swoją drogą zapraszam na kanał Chuckena, tam też macie Poppy Playtime. I zapraszam na kanał Przemka i Maxa, tam też oni nagrywają Poppy Playtime. Z takich moich, powiedzmy, najbliższych znajomych. Więc co, pójdziemy sobie chyba tutaj, więc no, po prostu wbijajcie też na ich kanały. I jak mówię, Chucken zaspoilerował mi, że jakiegoś wózka nie da się przesunąć. I to chyba o ten wózek chodziło, więc jakby... Nie mogę powiedzieć, że to jest spoiler, ale to jest na pewno Huggy Wuggy. Nie spodziewałem się, że on tu przyjdzie. Czy on to rozwali? No nie. To nie jest Huggy Wuggy. Kissy Missy. Jestem w szoku, widzowie. Myślałem, że nie dodadzą jej. Tak, naciśnij to Kissy Missy, tak. A... Nie wierzę w to, to jest Kissy Missy. Okej, ale czy... Dobra, jest w fazie przyjaźni. Czyli nie ma tej takiej złowrogiej miny, ale nie spodziewałem się tutaj Kissy Missy, naprawdę. Ona wróciła, ona naprawdę istnieje, to nie jest tylko teoria, to nie jest mem, to się stało prawdą. Kissy Missy wróciła do nas, w sensie no wróciła jako już prawdziwa Kissy Missy, a nie tylko teoria stworzona przez graczy. No i w sumie też była na posterach, ale no jakby no nikt się nie spodziewał, że jest wózeczek. Oj, boję się, widzowie. To musimy na pewno złapać i przekazać tutaj. Oj. I tutaj też coś musimy przekazać. Dobra, jakąś energię kolejną. Tędy spróbujmy. No jakby chyba tędy mamy przejść, tak mi się wydaje. Bo jakby innej opcji tutaj nie widzę. Jest wózek. Siemka. Pary. Aha, musimy to złapać. Przekazać tu. Teraz jeszcze raz chyba to musimy... Czekajcie, bo musimy ten wózeczek przepchnąć przez te wszystkie bramki, więc tu będzie mnóstwo takich zagadek logicznych z tego, co widzę. Tak, tu nam otworzyła, dobra, czyli stąd przyszliśmy i musimy przepchnąć ten wózeczek. Dobra, tu nam się zamyka. Dobra, zróbmy tak. Musimy to chyba zrobić po prostu bardzo... Aha! Okej, dobra, już widzowie, wszystko rozumiem. Ciekawe wykorzystanie zielonej łapki. Dobra, przekazujemy energię. Wchodzimy tutaj. A i ona się też kończy. Okej, dobra, czyli musimy to zrobić bardzo szybko i po prostu przekazać tą energię. A może po prostu nawet możemy ją złapać i przejść przez ten tunel. W sumie to nie byłoby głupie, ale... Tu musimy ją przekazać. Dobra, okej. W sensie nie, tutaj jesteśmy, więc... Do tamtego. Dobra. Już wszystko rozumiem. Czyli pyk. Teraz musimy stąd złapać i przekazać tutaj. I tu się otworzy, okej, dobra, tego się nie spodziewałem. Ale okej, no w ten sposób. Mam nadzieję, że ten wózek nie jest już zbugowany. Bo jeżeli jest... Nie jest, na razie nie jest, jest dobrze. Wózek bary, w ogóle co w tym wózku jest? Zabawki z tego co widzę. Boogie Bot, mamy pszczółko kota. I oczywiście Brona mamy. I naszego Bubblegum Gumkata? Jak on się nazywał, kurczę, zawsze zapominam. Candy Cat, dobra. Jakby za pierwszym razem nie mogę zapamiętać, ale za drugim już pamiętam. Dobra, tu się otworzyło znowu, czyli tak, łapiemy. I znowu przechodzimy tu. I tu. I tu trzeba będzie przekazać, dobra. Czyli nie wiem, czy mi starczy czasu, ale chyba z tego, co widzę, to mi starczyło. Niebieska kaseta, Dobra, oglądamy to, widzowie. Jestem ciekaw. Chyba jednej kasety nie znalazłem, z tego, co pamiętam, w tym magazynie, więc na pewno sobie ją kiedyś znajdziemy, jak będziemy przychodzić na naszym drugim kanale. Czy to jest Jacksepticeye? Wait, what? Tak, to jest Jacksepticeye. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my APRS realized that I left me bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing. And the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, okay. You're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Okay. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look.
What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind, get out of my sight. Okej, okay, dobra, już wam tłumaczę, widzowie. On po prostu, ten Markus, czyli Jacksepticeye, zobaczył wielkiego, długiego potwora, czyli zobaczył prawdopodobnie i PJ-a, czyli PJ Pago Pilara, tylko w wersji tej długiej i jako potwór, więc chyba wiem już, co, z czym się zmierzymy za chwilę tutaj. I nie spodziewałem się, że tutaj zobaczę, taki miałem pierwsze... Hej, czy to jest Jacksepticeye? Nie, niemożliwe, nie. To się... nie może być tak, że on już jest w grze. Ale później, tak, to jego głos, to on na 100%. Fajną rolę dostał, też bym chciał być w grze takiej, to było całkiem zabawne. Widzowie, zróbcie o mnie grę jakąś kiedyś. Chętnie bym sobie zagrał. Dobra, a tymczasem pójdźmy sobie... No właśnie, gdzie pójdźmy sobie? Gdzieś, gdzie jest energia, czyli tu jest energia, ale jak się tu dostać? To nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ten wózek nie jest zbugowany, ciągle mam wrażenie, jakby był zepsuty. Ale to tylko wrażenie. Dobra, musimy pójść na sam początek, czyli tu... Zielona łapka, pamiętajmy, zielona łapka przechowuje energię. Mamy 10 sekund, więc na luzaczku. I spróbujmy może dostać się tu. To się otworzy. Teraz możemy złapać energię. Przekazać tu, teraz złapać tą i przekazać tu. Ależ to zrobiłem za pierwszym razem, jestem mądry. Dobra, wózek jedzie i on prawdopodobnie, jak był bug, to on tutaj prawdopodobnie nie jechał, tak przypuszczam. Że on po prostu stał w miejscu. Dobra, bierzemy go i jedziemy na dół nim, tak mi się wydaje. A i on to rozwali, dobra, jest mądre, patrzcie. Tu nie mogliśmy przejść, a teraz będziemy mogli przejść. Nice! Dobra, wózek odjechał. O, wskoczył w nieskończoną przepaść. niekończącą się odchłoń. W ogóle widzimy, co, jak wygląda ten kotek. Zjada gumy chyba, na to wychodzi. Bubble, ten, gum cut. Nie, jak on miał? Boże, ciągle zapominam. Jezu, dobra, nieważne. Musimy zejść teraz na dół. Mam wrażenie, że to będzie bezpieczne, tak po prostu sobie tutaj zeskoczyć. Okej, okay, nic się nie stało. Scary, dobra. Tam były słakołagi, to nie idziemy tam. Tu byliśmy, ej, my wróciliśmy po prostu, nie. Tak, wróciliśmy, dobra, bo musieliśmy przejść to wszystko inną stroną. Okej, okay, i mamy teraz jakby, no tak, mamy drugą część, możemy tutaj kolejną część kodu, czyli możemy odpalić kolejną grę, na to wychodzi. Cyk. Finałowa gra? Aha. See you next time. Do zobaczenia następnym razem, okej. Okay. Czyli finałowa gra będzie tutaj. Aha, w sumie by się zgadzało. Tak by, no zobaczcie. Musical Memory. Tutaj zagraliśmy to, a tu mamy finałową grę Statuły. No i tą grę zrobimy sobie w następnym odcinku, tak więc subskrybujcie mój kanał i Przemka, wbijajcie na konkurs. Obowiązkowo weźcie udział, bo mamy do rozdania 20 kluczy do Poppy Playtime Chapter 2, czyli to, w to, co teraz gram. Pierwszy chapter jest za darmo, a my dajemy wam aż 20 kluczy do drugiego, żebyście mogli sobie zagrać. Tak więc link do konkursu w opisie. Zapraszam serdecznie. A następny odcinek będzie już za około 2 godziny.